się Klaudia, zapraszam Was na kolejne dekorady. Pod poprzednim odcinkiem bardzo wiele osób narzekało, że mnie nie słychać, poprawię się, że za głośno była muzyczka. Rzeczywiście mój błąd, trochę za mało ją tam skręciłam, ale ja niestety kochani, nie mogę usunąć, znaczy nie mogę i nie chcę też usunąć muzyki z całego filmu. Ja obiecuję, że nie będzie muzyczki w momentach, kiedy ja mówię, ale będzie gdzieś tam na początku, na końcu, gdzieś kiedy robię, bo ja rozumiem, że to dekoncentruje kilka osób, ale jednak wszystkim innym myślę, że o wiele fajniej, milej się ogląda. Sama jak oglądam później te filmy, to wydaje mi się, że jest to milsze w odbiorze, w związku z tym gdzieś ta muzyczka będzie nam towarzyszyła. Ale jeżeli pod ostatnim odcinkiem, tak jak wspomniałam już oczywiście nie negatywnie, ja się do tego jak najbardziej dostosuję, rozumiem, narzekaliście na to, że mnie nie słychać, dzisiaj macie pełne prawo narzekać na to, że mnie nie widać, dlatego że się obudowałam. Teraz zobaczycie zdjęcie. Musiałam zrobić zdjęcie, ile mam tutaj przygotowanych na dzisiejszej produkcji rzeczy. Na tym właśnie zdjęciu mniej więcej tylko, kochani, zobaczyliście, nie sposób po prostu zmieścić tego tutaj na wysokości, to też jest dosyć duże, więc stąd widzicie też, jak to moje tło tam na górze wygląda. Natomiast, moi drodzy, mam mnóstwo przygotowanych rzeczy naokoło siebie z suszów. Może się wydawać, że dzisiaj będzie anemiczna kolorystyka, ale dzisiaj miała być bardziej wysublimowana wersja dekoracji z suszów. Takich jak najbardziej naturalnych w tej oto donicy. To znaczy dokładnie w tej, tylko że tak, ostatnio widzieliście tą donicę w tej wersji, a teraz donica już przybrała kolor biały. To jest ta donica, którą wykonywałam z cementu i pomalowałam ją teraz sprayem, po prostu zwykłym sprayem na biało, byle nie był on błyszczący. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli życzenie, malujcie na różne kolory, kochani. Natomiast na pewno wiele osób, tak myślę, że nawet być może większość, do dzisiejszej kompozycji pomalowałaby taką donicę na przykład na złoto. Ja jednak nie jestem zwolenniczką na przykład przyzłacania troszeczkę takiej formy. Można by ją było też delikatnie przyzłocić jeszcze na tej bieli ze strony zewnętrznej, bo mnie to się troszeczkę tak kiczowato kojarzy. Ale zobaczymy, jak wybrnę z tego zadania, ponieważ wyobraziła mi się, tak jak wspominałam ostatnio, taka bardzo wysublimowana, elegancka forma dekoracji, którą można postawić w bardzo eleganckim nawet wnętrzu, takim nowoczesnym, ale musi to być wnętrze też stylizowane, takie, żeby pasowało. Natomiast pomimo tego w eleganckim wnętrzu, że będziemy używać praktycznie wyłącznie, no może nie tak w 100% wyłącznie, ale w dużej większości rzeczy, które po prostu ja wsiadłam w samochód, pojechałam, ścięłam i wyschły, i pomalowałam. Słuchajcie, i tutaj tak, z czego korzystamy? Aha, przede wszystkim wszystko suszymy, co się da. Dlatego, że odpowiem już na zapytania. Padło pytanie pod ostatnim filmikiem, przepraszam, ale nie pamiętam imienia osoby, która je zadała, co ja sądzę na temat łączenia elementów zielonych z malowanymi na złoto, sprayem. Mnie się to w ogóle osobiście bardzo podoba. Jeżeli to jest umiejętnie wykonane, wygląda po prostu kompozycja z żywej zieleniny, z dodatkami liści lub innego rodzaju zieleniny pomalowanej na złoto, posprejowanej po prostu. Wygląda po prostu genialnie, pod warunkiem, że nie przesadzimy z tym i że to będzie takie wszystko wyważone. Także jeżeli chodzi o mieszanie dodatków złotych i malowanych roślin żywych na złoto, bądź jakichś zasuszonych na złoto, bądź w ogóle na przykład sztucznych całkiem, plastikowych nawet liści na złoto, jest to w tej chwili niezwykle modne, już od dłuższego zresztą czasu. Jest to niezwykle bardzo modne. To po prostu króluje na salach weselnych. Pani tam wspomniała bodajże o dekoracji w kościele. Też jak najbardziej tak, dlaczego nie? W kościele jest dużo złota, też to świetnie się komponuje. Także moje zdanie jest, ale to jest moje subiektywne, przepraszam, zdanie, jak najbardziej na tak, na takie łączenie właśnie ze złotem. I dzisiaj bym Wam właśnie chciała, moi kochani, zaproponować wykonanie kompozycji, tylko tak jak powiedziałam, wyobraziłam sobie, ale teraz będę musiała z tego wybrnąć, ponieważ, no zobaczymy, jak sobie z tym poradzę. Wyobraziłam sobie wykonanie kompozycji z suszów w bardzo anemicznej kolorystyce i przypuszczam, że ta kompozycja, jeżeli znajdzie zwolenników, to bardzo dobrze, ale może też mieć wielu przeciwników, którzy będą uważali, że jest zbyt anemiczna. Zobaczymy, może ją czymś ożywię, dlatego bardzo dużo tutaj tych elementów przygotowałam. Chciałam Wam jedynie pokazać, słuchajcie, nie będę wymieniała wszystkiego, co tutaj mam, ale tak jak widzicie tutaj na przykład,
Nie zamierzałam w ogóle ścinać rzepaku, ale zobaczyłam akurat, że taki fajnie się prezentuje ten rzepak, w związku z tym też go zgarnęłam i pomalowałam go sprayem na złoto. Mam też w wersji takiej suchej, nie złotej. Słuchajcie, liście akurat te, no to nie są zdobyczne gdzieś tam, to są liście z giełdy, po prostu z giełdy florystycznej, zasuszone, ale też część pomalowałam na złoto, część zostawiłam w takiej wersji naturalnie, jak wyschły, po prostu to, co wspominałam, że dostałam susz, który się bardzo odbarwił, więc on ma taki bardzo fajny piaskowy kolor. No po prostu, no tutaj jest ten mój tak zwany oset, jest też trawa pampasowa. Mam trawę pampasową, taką, no tą prawdziwą trawę pampasową, już pokazuję, ale ona, wiecie, mi się niemiłosiernie też sypie i kurzy z niej, ale mam tą trawę. Ja prawdopodobnie może z jedną czy dwie, trzy góra wykorzystam tutaj, ale nie jest to konieczne, słuchajcie, że zresztą żadna z tych rzeczy, które ja tutaj akurat mam, widzicie, jak się sypie, nie jest konieczna do wykonania takiej wersji dekoracji. Możecie użyć zupełnie innych roślin, ze względu na to, żeby na przykład nie ponosić kosztów, ponieważ trawa pampasowa, o tyle, że jest bardzo modna ostatnio, no już pewnie ja tak przynajmniej gdzieś tam obserwuję, to myślę, że to jest trzeci rok, kiedy ona jest już u nas mega modna. Natomiast dokładnie, myślę, taką samą wersję dekoracji można wykonać z tej trawy, którą pokazywałam wielokrotnie, która, powiedzmy sobie, no przypomina troszeczkę trawę pampasową, tylko taką miniaturkę, ale jeżeli weźmie się kilka tych traw, no to tak zbierze razem ze sobą, można też nawet związać przecież drucikiem i wkomponować, to wtedy będzie to wyglądało tak, jakbyście mieli taką oryginalną trawę pampasową, a to macie za darmo z łąki, więc moi drodzy, suszymy wszystko, bo nigdy nie wiemy, co nam się może przydać. Chciałam Wam pokazać, jak można nadać, że tak powiem, takiej szlachetności roślinom. To jest taka zasuszona, no taki rodzaj palmy, zasuszona, natomiast słuchajcie, ona w takiej wersji wygląda, powiedzmy sobie, tak bardzo średnio, bardzo, natomiast ja ją po prostu potraktowałam sprayem i już wygląda zupełnie inaczej. Być może w tej chwili tam akurat nie widzicie jakiejś wielkiej różnicy zasadniczej, ale jest ona, uwierzcie mi teraz na słowo, kochani, i zobaczycie w kompozycji, jak będę wykorzystywała te wszystkie elementy. Co oprócz tego, do tych suszów, naturalnych suszów, mam przygotowaną hortensję sztuczną, dlatego że mam też zasuszoną hortensję przygotowaną, ale może mi ona tutaj nie do końca współgrać, bo staram się ją wykorzystać, tą naturalną, ale może się zdarzyć, że, także ja jestem na różne ewentualności tutaj przygotowana, że wykorzystamy na przykład róże. Sztuczne róże, ale przepiękne, pięknej jakości, wyglądające jak żywe. Mam same łebki, bo zdjęłam celowo je z gałązki, żeby nam tutaj nie bruździły gdzieś te sztuczne gałęzie zielone. Zdjęłam z gałązki, ewentualnie jeżeli już będę mocowała na patykach, żeby zaistniały w kompozycji. Zobaczymy, nie wiem, szczerze mówię, po prostu nie mam pojęcia, co wykorzystam, co mi z tego wyjdzie. Mam suszonego eukaliptusa, mam ten oset, mam, no, mam troszkę tego gipsówkę, mam te liście, trochę tego jest. No, to by było tytułem wstępu, natomiast teraz Was bardzo serdecznie zapraszam do oglądania filmu, jeżeli macie życzenie. Zobaczycie, jak wykonuję sobie tą kompozycję. W środek oczywiście tutaj zamontuję gąbkę do roślin suchych. Proszę, taką szarą gąbkę do roślin suchych i ja tej gąbki nie wklejam, ja ją na wcisk po prostu wkładam, układam tam, powiedzmy, warstwami, żeby była ona dzisiaj mi troszeczkę wyżej. Oczywiście nie będzie wychodziła powyżej tej wysokości, natomiast chcę wyżej, dlatego że niektóre mają, te rośliny suche mają dosyć krótkie gałązki, a być może się rozszaleje i zrobi jakąś mega dużą. No zobaczymy zresztą, co mi z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że nie będziecie zawiedzeni, mam nadzieję, że ja sama nie będę zawiedziona na tym, co zrobię. I no bo wyobrażeniami, a jak przechodzimy do realizacji, to różnie to może być. Kochani, zapraszam Was serdecznie bliżej troszeczkę tutaj do mnie do stołu, ale nie będę Was tak bardzo mocno zbliżała, bo przy tej wysokości tych roślin niestety nie widzielibyście dokładnie, powiedzmy sobie, jak tam to wkładam, a tak to w miarę możliwości będziecie w stanie dostrzec troszeczkę więcej. No to cóż, zabieram się do roboty.
cóż. Słuchajcie, nie wiem czego się spodziewaliście, powiem szczerze, że się bardzo nagimnastykowałam układając to, bo zajęło mi to wyjątkowo dużo czasu, ze względu na fakt, że rzeczywiście to taka bardzo jednolita kolorystyka. Chciałam coś wprowadzić delikatnego na przełamanie, ale każda rzecz, którą chciałam, tam się zastanawiałam nad wprowadzeniem, wydawała mi się nieodpowiednia. Wydawało mi się, że skiczowacie mi to, że tak powiem, tą kompozycję. Natomiast, no co mogę powiedzieć? Robiłam dotąd, dopóki nie zrobiłam tak, żeby móc po prostu Wam to pokazać, czyli według mnie jest ok. Natomiast jak jest według Was, czy wcześniej to, co mówiłam, że bardziej wysublimowana forma dekoracji, czy Wy uważacie, że ona jest bardziej wysublimowana? Nie wiem. Natomiast chcę Wam powiedzieć, że to jest taki paradoks, ponieważ tak, w tej kompozycji jest bardzo dużo traw, bardzo dużo, moi drodzy, takich łąkowych rzeczy. Natomiast w tej chwili, dlatego mówiłam o wysublimowanej formie, dlatego że po pierwsze wprowadziłam te elementy złote, po drugie chciałam wprowadzić właśnie bardzo dużo traw, które stylizowane są na trawę pampasową, czyli właśnie te takie trawki. Oprócz tego ja wprowadziłam przecież trawę pampasową. A trawa pampasowa właśnie w tej chwili, jak już wspomniałam chyba na początku tego filmu, albo miałam wspomnieć zamiar, to jest trawa, która w tej chwili naprawdę, a wspominałam, tak, że ona jest bardzo modna, tak? I słuchajcie, ona naprawdę zdobi najbardziej eleganckie wnętrza. Z niej się wykonuje naprawdę, no, powiedziałabym, że bardzo zbliżone do tej wersji dekoracje. Z tym, że jeżeli wykonuje się, wiadomo, na stole na przykład weselne, to stoją takie olbrzymy, bo ta trawa ma to do siebie, że ona jest duża po prostu. Ona nadaje takiej objętości, w związku z tym z niej nie wykonuje się kompozycji subtelnych, delikatnych, tylko właśnie to są takie duże wersje dekoracji. Ja tą dekorację wykonałam ewidentnie jednostronną, czyli taką, powiedzmy sobie, która ma tył, ma tak jakby plecy, ścianę i tutaj nie ma nic atrakcyjnego, w związku z tym ona po prostu się nadaje do postawienia w takiej formie. Natomiast kiedy wykonujemy na przykład do dekoracji stołów weselnych, powiedzmy, czyli stołów na inne okazje, ale gdzieś wyeksponowanym wokół, wtedy ta trawa wszędzie, z każdej strony ona po prostu jest. Ale ta trawa, dlatego powiedziałam, że to jest taki paradoks, ponieważ to jest też trawa, ale ta trawa jest uznana za bardzo elegancką trawę. Ta trawa jest uznana za trawę, która właśnie ma prawo zaistnieć w tak bardzo eleganckich wnętrzach, jak lokale w stylistyce glamour nawet. Słuchajcie, jak lokale w stylistyce takiej pałacowej, tam jest ta trawa używana do wykonania dekoracji. Mało tego, do takiej trawy tutaj możecie powiedzieć, że jest bardzo dużo różnych, no, śmieci niemalże, no bo to są takie zbiory łąkowe, ale że też być może wiele osób powiedzie, że się za dużo tutaj dzieje, ale owszem, można tak stwierdzić, natomiast jest to taka specyfika takich kompozycji i wyobraźcie sobie, że do takich kompozycji, mało tego, że dodaje się do tej trawy, do tej formy, do takiej dużej formy okazałej, dodaje się nie tylko dodatki świeże zielone, dodaje się kwiaty w różnej kolorystyce, czasami miks kolorystyczny, ale raczej są to takie pastelowe, typu pudrowy róż, typu na przykład łososiowy kolor, to są takie bardziej amerykańskie kompozycje w takim stylu amerykańskim. Natomiast słuchajcie, jeszcze się na przykład do tego dokłada strusie pióra w kolorze białym. W związku z tym, no tutaj ja tak nie zaszalałam aż ze strusimi piórami, ale słuchajcie, to są takie tak ekstrawaganckie rzeczy w tej chwili na czasie i modne, że wiele osób, to znaczy wiele osób, według mnie to są takie rzeczy, które mają tylu samo zwolenników, ilu przeciwników. To nie są rzeczy obojętne dla oka, czyli będzie albo ktoś, kto będzie to oglądał, i mu się to będzie albo bardzo podobało, albo będzie mu się totalnie nie będzie mu się podobało i nie ma osób, która by powiedziała, że jest mi to obojętne. Zresztą nie sposób też nie zwrócić uwagi na tak gabarytowo dużą kompozycję, taką aranżację. Takie kompozycje, oczywiście nie identyczne, ale w takiej wersji bardzo podobnej, inspirowane właśnie takimi dodatkami, inspirowane tą całą stylistyką, taką właśnie objętościowo olbrzymią, w tej chwili również niewątpliwie stoją w wielu salonach, w bardzo eleganckich domach. W związku z tym, dlatego właśnie ja nazwałam, że to będzie taka bardziej wysublimowana wersja kompozycji, choć no, wysublimowana można różnie to słowo gdzieś tam, powiedzmy, interpretować, bo często używa się go raczej do takich bardzo delikatnych, wyważonych kompozycji, a tutaj mi chodziło akurat o tą taką właśnie formę tej
elegancji, paradoksalnie przy użyciu tych wszystkich rzeczy, którą możecie wprowadzić na salony. Kochani, jeżeli macie ochotę wykonać sobie taką kompozycję, a na przykład nie macie tej trawy pampasowej, tej, która tutaj jest z tyłu u mnie, ja tylko włożyłam 3 źdźbła tej trawy. Taka trawa to jest koszt w tej chwili, to mówię o cenie giełdowej, od 6 zł najkrótsza, ale to nie jest ta najkrótsza, bo najkrótsza jest bardzo dużo mniej obfita. Od 6 zł nawet do 25 zł oscyluje takie jedno źdźbło. W związku z tym, jeżeli na przykład nie chcecie kupować, naprawdę niewiele stracicie, jeżeli właśnie wykorzystacie sobie te trawy, które pokazałam. Większej rzeczy, oprócz 3 hortensji, które zastosowałam w kolorze kremowym, nie chciałam dawać, wiecie, takich kiczowato-białych, a chciałam, żeby coś mi tutaj korespondowało z tą donicą. Natomiast donica w ogóle na zdjęciu, nie wiem, czy to będzie widoczne, dobrze. Ona też nie jest pomalowana śnieżno-białą farbą, tylko taką śmietankową. W związku z tym, jeżeli o mnie tutaj chodzi o te dodatki, które dobrałam, mi to koresponduje. Tą zieleninę taką zasuszoną, zasuszoną, a nie malowaną i nie odbarwioną, zastosowałam dlatego, że przy oset ma taki delikatny, tutaj ma zielone, zasuszone na zielono, te takie odnóżki różne. I w związku z tym dołożyłam to, bo wydawała mi się zdecydowanie za anemiczne, natomiast to jest taki dodatek, który wprowadził odrobineczkę, dosłownie odrobinkę przełamał. Ale taka stylistyka tego i bardzo proszę, żebyście wypowiadali szczerze swoje zdanie, komu się to podoba, komu się nie podoba. No, bo się spodziewam, że może się nie podobać i ma prawo oczywiście, kochani, a za to bardzo Wam się spodobała ostatnia wersja dekoracji w szarej donicy, co bardzo, bardzo mnie cieszy i naprowadza mnie bardzo na to, co Wy chcecie oglądać, co Wy chcecie zobaczyć. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Już wiem, o czym chciałam jeszcze powiedzieć. Jeżeli chodzi o rzepak, który pokazywałam Wam na początku, że znalazłam, ścięłam i zasuszony i pomalowałam na złoto. Bardzo w ogóle genialne są te kuleczki małe, które się tak wysypują, bo one są jak taka mała grzechotka. Ale co chciałam rzec, jeżeli macie taką możliwość, że macie taki rzepak gdzieś, to zetnijcie go sobie, zasuszcie, znaczy on jest zaschnięty w takiej wersji, już jest zaschnięty. Wystarczy go pomalować sprayem na przykład na złoto i zachować sobie, ze względu na to, że ja myślę, że on będzie bardzo fajnym dodatkiem do różnych strojków w okresie Bożego Narodzenia, bo on ma naprawdę genialny kształt, który jest taki, przez to, że jest taki rozczapiżony, to on też nada objętości różnym kompozycjom, on też wypełni bardzo dużo miejsca, no i będzie to dla Was bardzo tani dodatek, bo jedynie farba, w którą zainwestujecie, spray złoty, po prostu będzie kosztem dla Was. Natomiast bardzo dużo rzeczy, tak jak widzicie, możemy czerpać z natury. A ja z rzepaku nigdy nie wykonywałam żadnych strojków, w tym roku wykonam. Dziękuję Wam za uwagę, za poświęcony czas. Zapraszam Was serdecznie na kolejne dekorady i do następnego miłego zobaczenia. Milion bujaków, Wam tradycyjnie przesyłam. Pa, pa!